wszystko do jednego wora? Na rachunek przyszła pora. Opłata miesięczna za nieprawidłowo segregowane odpady 82 zł od gospodarstwa domowego. Listę działek, na których realizowane będą badania geologiczne związane z budową linii kolejowej na odcinku Ełk-Trakiszki, opublikował w obwieszczeniu marszałek województwa podlaskiego. Ogółem na terenie poddanym badaniom wykonane zostanie około 3000 odwiertów. Warto sprawdzić, czy prace będą prowadzone na posiadanych gruntach. Nieruchomości zlokalizowane na terenie gminy Puńsk, gminy Szypliszki, miasta oraz gminy Suwałki oraz gminy Raczki. Właścicielom gruntów wymienionych w obwieszczeniu marszałka przysługują prawa przynależne stronom postępowania. Planowane odwierty pozwolą określić warunki geologiczne i inżynierskie terenu, na którym ma powstać linia kolejowa. Jak pamiętamy, kilkanaście miesięcy temu zaproponowany przebieg nowej linii kolejowej wzbudził głębokie niezadowolenie wśród mieszkańców gmin Puńsk, Szypliszki i Raczki. Koncepcję zmieniono znacząco, ale kolej nie odstąpiła od planu, którego efektem ma być ruch pociągów z dopuszczalną prędkością 250 km na godzinę. Jak podają PKP PLK na witrynie inwestycji znanej jako Rail Baltica, po zakończeniu robót na odcinku Czyżew-Białystok rozpocznie się realizacja najdłuższego fragmentu trasy wiodącego od Białegostoku do Ełku, a finalnym etapem będzie odcinek Ełk-Trakiszki liczący 94 km. Plan zakłada, że inwestycja dobiegnie końca w 2028 roku.